mały projekt po konsultacji z przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa naszej dzielnicy. Będziemy teraz rozpatrywać projekt uchwały dotyczący uchwał do miejscowego planu przestrzennego. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Uchwała w sprawie nieprawdopodobnie wyłożonego publicznego bloku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły. Merytoryka treści uchwały, paragraf pierwszy. Zgłasza się następujące uwagi do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły. Punkt pierwszy. Zmiana treści paragrafu 35 ust. 5 na następującą. Ustala się sposób zagospodarowania terenu ZTB7, czyli terenu tutaj dla zobrazowania położonego oczywiście tego, co widać w tym miejscu, położonego oczywiście bezpośrednio przy Wiśle. Zgodnie z dotychczasowym korzystaniem sezonowymi lub tymczasowymi lub stałymi obiektami naziemnymi, urządzeniami sportowo-rekreacyjno-odpoczynkowymi i gastronomicznymi. Punkt drugi. Wykreślenie z paragrafu 35 ust. 14 ust. 11 4 litera G. Ustaleń co do obiektu, którego lokalizacja ZTB7 jest dopuszczalna i zastąpienie ich ustaleniami pozwalającymi na zagospodarowanie tego terenu w sposób dotychczasowy na czas nieokreślony. W szczególności dotyczy to obecnego obiektu kubatorowego, tymczasowego, stanowiącego budynek usług gastronomicznych, obsługującego plażę. Punkt trzeci. Zmiana treści paragrafu 22 ust. 2 na następującą. W wyznaczonym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Paragraf 2 uchwały podwyższa w dniu podjęcia. Wynik głosowania 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uzasadnienie. Zgłasza się uwagi w związku z wyłożeniem do publicznego bloku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary odnośnie punktu pierwszego i drugiego. Obiekt plaży cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta Krakowa, jak i turystów. Liczba odwiedzających obiekt wynosi około 190 000 osób rocznie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez UMK na stronie internetowej www.kraków.pl ponad połowa głosujących w sądzie uznała, że plaża na Bulwarach Wiślanych powinna być otwarta cały rok. Inwestycja ta została uznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz instytucje unijne za innowacyjny produkt turystyczny na skalę europejską. Utrzymanie obecnych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły spowoduje nieodwracalne skutki rozwinięcie plaży wraz z placem zabaw dla dzieci, 3 pełnowymiarowymi boiskami oraz pierwszym w Polsce basenem pływającym. Ponadto zatwierdzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły zgodnie z aktualną treścią spowoduje ekonomiczne straty dla miasta z tytułu utraty wpływów z dzierżawy i podatków związanych ze wspólnym terenem w wysokości 180 000 zł rocznie. Zniknięcie z mapy Krakowa jedynego w swoim rodzaju w Polsce kompleksu inwestycyjnego, jakim jest plaża miejska, wpłynie negatywnie na wizerunek miasta i ograniczy jego ofertę turystyczną. Zasadnienie do punktu trzeciego. Obszaru 7, czyli chodzi o generalny obszar, gdzie mamy lokalizowany hotel PON. Czy były budynek hotelu PON, jest położony bezpośrednio w sąsiedztwie centralnego odcinka Bulwaru Wisły, który stanowi przestrzeń publiczną o najwyższych walorach 100-lecznych kulturowych i krajobrazowych. W związku z tym konieczna jest szczególna dbałość o przygotowanie. Wskazany fragment Bulwaru w następnym projekcie zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa został przeznaczony pod funkcję reprezentacyjno-ogrodowo-parkową. Realizacja w obszarze U7 budownictwa wielorodzinnego spowoduje znaczące zakreślenie funkcji reprezentacyjno-ogrodowo-parkowej centralnego odcinka Bulwaru Wisły. Krótki komentarz do tego, jak Państwo mogli z uchwały dowiedzieć, został MPZP Bulwary Wisły został wyłożony ponownie. No i pierwsze dwie poprawki dotyczą plaży miejskiej. Zwrócę uwagę na to, co może nie wynikało z uchwały, że obecne zapisy spowodują, że ona zniknie do końca roku 2015 i zdaniem Komisji tutaj powinniśmy zapobiegać temu zjawisku. A jeżeli chodzi o obszar U7, to pojawiły się zapisy, które dopuszczają tam zabudowę wielorodzinną. No i mówiąc delikatnie, uważam, że nie jest to najlepszy pomysł. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za przedstawienie tego uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma chętnych. Pan prezes chciałby coś jeszcze dodać, bo jest tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Opinia zarządu też w tej kwestii. Tak, jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu, zatem pozwolę sobie głosowanie. Ten projekt uchwały przez Państwa jest za. Proszę o podniesienie ręki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę.